Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku oczywiście Choć Beleron, odcinek 17. W dzisiejszym odcinku będziemy kosić rzepak. A teraz na wstępie jadę puścić pracownika na pole numer 48. Bo sobie tutaj kultywatorowo ładnie. O, sarnę potrąciłem przy okazji. Ścierisko po kukurydzy, więc ładnie tutaj. Jak pamiętacie, na tym polu, kiedy w 9 odcinku Był zbiór kukurydzy John Deere 9X, co tutaj kontrakta robiłem. Chyba 9 czy 10. 9 albo 10, jeden z dwóch. No i dobra, i biegniemy szybko na sklep, bo tam czeka nowy kombajn do kupienia. Jeszcze szybko promocję zobaczę, bo nie jest. Dobra. No, zapomniałem przed odcinkiem sprawdzić. I dobra, i kupujemy kombajn. Nowy kombajn. Headery do zboża. Oczywiście ten 8,5 metra. Kup. Od razu wózek. Gdzie jest wózek? Wózki. Ten powinien wystarczyć. Czy to jest 8 metrów, to chyba ten wózek będzie trzeba mieć. Dobra, weźmy tego za posadę, bo to tanie jest. Najważniejsza rzecz, kombajn. Czy tablica rejestracyjna Type 2, brony. Bronek 555. Oczywiście kolor podstawowy. Damy sobie czerwony. Umiejscowienie z przodu i z tyłu. Ok. Dobra, elegancko, dobra, kup. I mamy jeszcze 101 tysięcy. Nie wiem, na co te 100 tysięcy jeszcze wydać. Na razie zostawię je dla siebie. Będę musiał bardzo mocno pomyśleć, co kupić. Autoloada do sałaty kupiłem. To zaraz wam pokażę. Taka fajna przyczepa. Podjeżdża się i cała ta się automatycznie napełnia, to jest fajne. Nie muszę nic klikać. Są palety. Tam są palety poustawiane i te palety się ładuje ta sałata. To zaraz wam pokażę. No i tak. 101 tysięcy, no to na pole mnie na pewno nie będzie stać. Bo pole nowe, jak bym chciał, to chyba tutaj, to przed gospodą tutaj, to po prawej. Bym chciał kupić, bo to jest duży teren. Myślę, że fajne pole by mogło być. No. Chyba sprzęt do siana kupię. Mi się wydaje, że chyba sprzęt do siana kupię. 10% wyszło w drogę. Myślę, że chyba kupię sprzęt do siana, no bo chcę iść w krowy. Znaczy w owce. Owce i może w międzyczasie krowy. No, bo to i to potrzebuje siana. Mi lepiej tam za tymi kamieniami byłoby mi się rozłożyć. Tam by było mi dużo lepiej się rozłożyć za tymi kamieniami niż tutaj, ale dobra, ja dam radę.
Trzeba trochę podgnieść rzepaku, ale to taka strata to jest strata. No parę razy się złamie, ale się złamie. Do przodu. Do tyłu. Proszę masę do tyłu. Tutaj sobie włączę header. Tu się wetnę. No to lecimy z tym młotem rzepaku. Pamiętam, czy tym młotem rzepak kosiłem. Ale fajny stół ma. Gender ma lepszy stół, ale nie ważne. Wziąłem sobie New Hollanda, no bo wiadomo, że po... W kolejności, po... Po New Holland, po tym, podejrzewam, że był New Holland od razu. Oczywiście ścieżki są. I teraz przez ścieżkę przeskakujemy. No i jak w realu się skacze, no bo w realu też się po ścieżkach skacze. No to na rzepaku jest przy poprzeczniakach. Więc myślę, że będzie ładnie tutaj. Oczywiście na GPS-ie, no bo mam GPS-a. Tutaj widać u góry, jest. Więc czemu by nie? Ja lubię patrzeć sobie, jak ten stół chodzi. Te kosty tak fajnie chodzą. Ja lubię na to patrzeć, dlatego... No. Tak. W sobotę Felsbrunn. A nie, dobra, to jest na niedzielę, dobra. Czyli wczoraj był Felsbrunn. Jutro Włośnice. Jutro Włośnice. Wczoraj był Felsbrunn, jutro Włośnice. We wtorek kolejny odcinek z Hojbelerą. Bo muszę nadrobić trochę Hojbelera. Bo mi się kolejność trochę filmów pomieszała. I muszę trochę Hojbelera nadrobić. Więc tak to wygląda. O, ale słońce wyszło. A kurczę, jak wracałem do domu jakąś godzinę temu, to deszcz padał. Stałem na dworcu, to deszcz padał, a teraz słońce świeci. No by to cię jasny pipek strzelił. No dobra, no. A czy nie to, żebym narzekał na deszcz, broń Boże. Nie to, żebym narzekał, no bo deszcz jest zarąbisty. Z tego względu, że rośliny rosną. No i to przy okazji wszystko będzie takie już ładne, ładne kolorowe zielone, tak? Bo ta trawa, to powiem wam, że w tym roku to mizernie wygląda. Ona, ta trawa to, ja nie wiem. Ona w ogóle jest dzisiaj 7 kwietnia, a ta trawa wygląda jakby był jeszcze marzec. Jakby był koniec lutego, coś takiego. Tak jest dobita, taka żółta. Chociaż teraz już trochę się odbiła. Bo na początku to masakra była, ale teraz to już trochę się zazieleniła, to już trochę inaczej wygląda. Ale żeby jeszcze się zazieleniła, to jeszcze trochę jej brakuje. Teraz deszcz dostała, to teraz trochę słońca by się przydało. I będzie gitara. Może w tym miesiącu uda się jeszcze trawę. Może tak się uda, że w tym miesiącu już będę pierwszy raz trawę kosił na działce. Może. Ale to nie wiem, to wszystko zależy od pogody, tak? Do końca tego tygodnia, czyli do niedzieli, czyli praktycznie w sumie do dzisiaj. Do dzisiaj ma padać. A później już chyba nie ma padać. Nie wiem, jak to dalej z pogodą jest, nie patrzyłem. A teraz jak zobaczę, to i tak mi nic nie da, bo jest czwartek, jak to nagrywam.
Więc ta pogoda może się jeszcze zmienić. Zbiornik 9 ton. Deutschmar miał 8 akurat, ale Deutschmar miał 6 metrów header, tak? A tutaj mam 9 ton i 9 metrów header. Znaczy no, 8,5 dokładnie. Ale no, blisko, blisko. No i teraz te żniwa to jakoś będą szły, chociaż i tak będą trochę długie, ale... Wiadomo, kombajn trzeba było zmienić. Właściwie nie wiem, czy nie myśleć już powoli nad... Chociaż nie, to nie mam kasy na to. Myślałem, żeby pomyśleć sobie nad jakąś... W sensie nad polem, to wiem, ale żeby sobie zrobić jakąś produkcję już. Myślałem sobie o winogronkach. Coś tutaj bardziej winogrona czy oliwki? Nie wiem, jeden pies. Oliwki to bardziej mi w górach by pasowało, a tutaj to bardziej chyba winogrona. Ale nie wiem, w sumie to wiecie to. To jest farm, to tam bez różnicy, tak? No ale chciałem na jednej mapie mieć winogrona i na jednej oliwki, tylko nie pamiętam jaka to mówiłem. Na pewno chciałbym powoli już w tamtym sezonie przyszłym wydam kasę i kupię pole. Może powoli coś myśleć nad... Nawet nie wiem nad czym. Owce na pewno się pojawią, na spokojnie. Dobra, ty się syp. A ja idę tutaj dobrze szybko zobaczyć, ile tutaj ich wejdzie. 15. Czyli w zasadzie to... Kupię sobie dwie owce. I dwie krowy też sobie kupię. I w przyszłym odcinku będziemy walczyć z sianem dla nich. Holsyczko fryzyjska. Dobra, kupię tą. I tak wiem, że za nie będą rośnie, ale wiadomo. Bo tania była. Na pewno tym sejwie chciałbym rozbudowywać owczarnię. Świnie na M-kliku pójdę. No tutaj w owce i krowy. No i wiadomo kury. O właśnie, kury. Jak tam kury wyglądają? Wiem, że je mam kupione, ale... A bo... O kurde, się ten kurnik rozwalił. W sensie, bo nie jest tak jakby... Dobra. Ile jest kur? Nie chcę się tego liczyć. 10, 6, 12. Dobra, zaraz pójdę zobaczyć, co jest po prostu. Jaja 0 sztuk? Dobra, idę zobaczyć, ile tych kur mam. Tutaj powinno opisać. O, jedna paleta się zrobiła już. Jajec. To tu włożymy. No powiem wam, że teraz od tego odcinka już praktycznie kasa będzie się robić na okrągło. A wiecie czemu? 71 kurwa. O, patrzcie, tak wygląda ten autoload. Stoją palety i się podjeżdża do... A zresztą mam to demonstruję. Się podchodzi i się ładuje paleta. Więc spoko, fajne, fajne. Jest to na pewno wygodniejsze niż zwykła przyczepa. I ona tam mieści 16 ton salaty.
Znaczy ogólnie wszystkiego 16 ton. Jajca chyba też mieści. Czekaj, muszę zobaczyć. Czy są... Dobra, jajca też mieści, dobra, no to elegancko. Więc teraz no, kasa będzie lecieć raz, dwa z tych moich rzeczy. Jajca po 5000 były, nie po 4 w listopadzie. Sałatę ostatnio sprzedawałem, ale jest za 3000 znowu. Niby w styczniu ma być najwyższa. O właśnie, chciałem ten... właśnie nie wiem jak to się nazywa. Tą produkcję postawić. Bo ja będę miał wełnę, a z wełny mogę robić ubrania i tkaniny. Tylko nie wiem jak to się nazywa. Ta produkcja. I... piekarnia? Nie, to nie jest piekarnia, co? Ciesza wcześniej. Ciesza to jest drzew. Mleczarnię może bym postawił. To bym miał wtedy... czekoladę i ser. Młyn zbożowy? To nie, to jest na mąkę. Przędzalnie, właśnie, przędzalnie. Pewnie zakład krawiec. I wtedy postawić przędzalnie. Postawić przędzalnie i wtedy zakład krawiecki. I wtedy bym mógł ubrania szyć. Ty, to brzmi jak plan. Tylko nie wiem, gdzie to postawić. To jest taki budyneczek. O, ja bym go tak, tutaj, w tym miejscu postawił, najchętniej. Oj, to brzmi jak plan, tutaj taki trójkąt byłby wycięty, ale trudno. Myślę, że to jest dobry plan, że tam to postawię. Oczywiście owce siana też lubią, więc... Właśnie nie wiem, czy na siano, czy na trawę. Chyba na trawę w pierwszym sezonie zrobię to. Tą łąkę chyba na trawę i wtedy bym to przeorał. Wtedy na przykład większy areał bym sobie przeznaczył na łąkę. Właśnie nie wiem jak to zrobić. Wtedy tam trochę więcej bym łąki wziął. Tam bym trochę więcej wtedy łąki zrobił. A na przykład lekko mniejsze pole bym miał, ale to wtedy już miał, wiadomo, nasiano dla krów. I no i wiadomo, owce też można by było sianem karmić. Myślę, że już jestem... O, o to chodziło, żeby wapno tu było. Się zastanawiam, czy to będzie wapno, czy nie będzie wapno. Na tym polu tutaj obok też pewnie będzie wapno. Więc akurat by było tam tą trawę zaorać. Zwapnować to wszystko. Się wydaje, że na pewno wapno, bo tutaj już trochę było wkorzone. No tak właśnie przed odcinkiem sobie kupowałem kombajn, się zastanawiałem. Czy będzie tutaj już wapno wymagane? Ale jednak dobrze myślałem. Czy ścieżki będę rysował? Nie. No to powiem wam. To jest taka tylko bajera. A tak naprawdę mam GPS, on co nie potrzebuje się. Ale powiem wam, że ładniej to wyglądają te uprawy, jak się tak kosi ze ścieżkami. To, że wiadomo, wtedy by jakby najlepiej by było rysować mniejsze ścieżki. Albo po prostu mieć wielkie pola. Albo wtedy już mieć wielkie pola, no bo teraz to ścieżki mi się nie opłaca rysować. Bo zawsze wychodzą po dwie ścieżki na polu. A czy tam akurat wyszły trzy, bo jest szersze. Tam już trochę lepiej wygląda to, ale tutaj... na tym polu dwie zawsze wyjdą. I trzecia równo... trzecia zawsze wychodzi ścieżka tutaj na tym polu.
Ścieżka równo wychodzi na tym, na miedzę, więc no nie wiem. A wiadomo, na 24 metry nie będę rysował ścieżek. Co? Znajdę się wodę. Idę się już nie tam, nie chcę opadł. Dobra. O, trochę to skrasiłem, to jakoś to tam idzie. Do końca staram się rozciągać tą ucieczkę, żeby był na wóz. To już będzie 16 ton wtedy. Może w kolejnym odcinku te kamienie bym załadował. I jedę już na kruszarkę. Albo może by tu własną gdzieś wybudował, gdzieś tutaj kruszarkę tutaj własną wybudować, który bym wapno odbierał. Bym już za wapno nie musiał płacić. No nie wiem, nie wiem. A karetkowym w ścieżce jadę. Eleganto, perfetto. Ile tu jest godzin? 37, chyba było 38. Jak pamiętam, na 38. Wybrane zajęcie nie robiliście. Mogłem teoretycznie to pozbierać. Powiem, gdzie to wszystko leży. Gdybym miał wtedy milion znowu. To nie wiem, na co ten milion bym wydał. Chyba na tamto pole bym wydał. Inna klasa. I chyba na klasę bym to wydał i wtedy zobaczymy jeszcze na ile wystarczy w długu. Wtedy bym w tą fabrykę postawić. Wtedy bym mógł fabrykę postawić. Jak już by była fabryka, czy fabryka? Nie wiem, muszę pomyśleć. Przyczepę mam, kombajn mam, wał mam, siewkę mam, jedną i drugą w zasadzie. Kuter mam 5-metrowy, a właśnie. Zobaczę sobie jakieś kultywatory, może większe. A, to są jako posiadane. Nie mulczery, bo mulczera mam. No może z siewników punktowych, właśnie. Może tego Ferdynanda? 9-metrowego. Myślę, że ja. Że trzeba by było iść kukurydza powoli. Dla krów. Się szykować już podwiększę te. Podwiększę obory.
No wiadomo, że tę borę by najlepiej tutaj na tym polu postawił. Tamte pastwisko by sobie było, bo było. Znaczy jakbym miał oborę i pastwisko, to kozak by było. Bo... bym miał więcej krów. Tylko, że oborę jakąś modę tutaj bym postawił. Bo te oryginalne na pewno nie bym stawiał, bo będę miał ją na... na Leningradzie, więc... więc to na pewno odpada. Tam dużo mu nie zostało tego kurczowania, wiesz? 26 minut. No bo zawsze w 40 minut kosiłem takie pole. Teraz widać, że to jest 2,5 metra więcej. No to jest 2,5 metra więcej w sumie. To też trochę lepiej się kosi. Będą się sobie ładnie po odcinku skosić te pole, tamte poprawy. No wiadomo, nie będę drugiego odcinka z nich robił. Tylko zrobimy sobie z zbioru praw dla krów. Znaczy no, ja sobie prasę kupię i w belki tam pali. Bo w kostki nie będę się bawił, bo chcę w belki tutaj. A za zrobienie 80 bel chyba... chyba tak. Bo za zrobienie 80 bel samej trawy jest osiągnięcie. Ale to by był plan, żeby tutaj na tej... krowy i owce jechać na trawie, na samej trawie. Tutaj jak już będę miał tą dużą oborę postawioną na polu, to tam tylko te mery ładować. Myślę, że tak trzeba będzie zrobić. I to jest genialny plan, tak mi się wydaje. Dobra, przejadę się, w sumie mogłem ci uniknąć sobie odjechać, ale... niech będzie. Elegancko, elegancko. Maszyna do kamieni. Masa i wózek. Ta jedna paczka już stoi. Więc elegancko tego. Paczka sałaty się nie zrobiła jeszcze. Bo czas na jeden płynie. A wtedy płynę sobie na 3, ale... nie chcę płynie na 2. O! A czyli tutaj wychodzi tak jak zawsze. Czyli widzę, czy to 6 metrów, czy to tutaj 8,5, tak samo wychodzi. Zawsze taki cipek tutaj zostaje. Ale sobie raz, dwa sobie ten stacji przejazd koszę na prędkości. I to będzie na kawalątek headera dosłownie. Więc będę mógł sobie jeździć te 30 przejazd za raz, dwa. Kurde, no nie mogę się napatrzeć tylko, bo jak to fajnie idzie.
I tak godziny farmingu do góry idąc też nie mogę na to patrzeć. Dobra, elegancko idzie, elegancko podąża. Oczywiście bawełny też tutaj będę chciał kiedyś. A co, wiatry? No, 90%, no tak, ale do końca dzika to zrobi. Ja też do końca odcinka na pewno wszczepę. Czy zrobię poprzecznik. Tam chyba od tamtej strony będę walczył. Od strony łąki. Dziesięć na godzinę sobie spokojnie jadę. Kurczę, szybko idzie nawet tym kombajnem. No wiadomo, kiedyś na pewno żandyra sobie będę kupić. Kombajn. Będę sobie na dwa kosił. Także... Albo może nie żandyra. To jest kolejny w kolejce. Poziom DJ. Case, ale tego co ja mam. To by musiał być Trion już. Już musiał być Trion. Idę do babci. No. Zamknąć się? Nie. No dobra. To już by musiał być Trion, no bo. No bo ja Case'a nie chcę. Bo Case'a mam na M-Kriku. Więc ja podziękuję. No i dobra, cniemy kolejne pole, ale wiem, że już mi się nie uda go ściąć. No w zasadzie to niech on sobie tam uprawia do końca tego pola. Nie będę go zwalniał. Nawet jak wyskoczy, że kontrakt został zrealizowany, to tam niech on sobie zrobi te dodatkowe dwa przejazdy. Czyli ile mu tam zostanie do końca pola i wtedy puszczę, znaczy puszczę, zrobię jako ten, nie? Jako robotę mu zrobię, jako przejazd. Tam się nie przejeść, tylko przejdź. Nie wiem, czy mu przejść, ale niech będzie. No i tą łąkę na trawę będziemy w kolejnym odcinku robić, kosić. Kosić, zwijać, w sensie kosić. Kosić, zgrabiać i zbierać. W sensie prasować. Muszę zobaczyć, jak to wygląda w stanie nałożenia. No, stworzone bele 0. A nie, 38. Bo takie kostki są. No, tu też widzę, że jest do wapnowania, więc jak to będzie skoszone, to pewnie też będzie wapno. Dobra, wyłączę to wapno, bo nie widzę, jak to jest nałożenie. Widzę, że ładnie. Tu też widzę, że ładnie się nałoży od razu. A przy okazji tą łąkę będę przeorać, tak? Jak to miałoby być?
Pewnie tam do góry dojadę. Tam do gospodarstwa dojadę i pewnie będzie pełny zbiornik. Nic więcej nie ujadę. No nie, na pewno więcej nie ujadę. Ty trio natestowałem, to sorgo kosiłem. Trochę ja, trochę Łaskar kosi. Ale chyba te znajdźki sobie zbiorę i sobie dokładnie przemyślę, co ja chcę kupić za nie. Na pewno te pole przede mną, 37. Te fabryki, klasa. O, 48 zrealizowane, to nie lubię. Dojadę do końca? Ja do końca dojadę, ale poprzeczniaka już nie zrobię. Więc będziemy. Mówiłem, że dwa przejazdy zostały. Więc akurat się wysypie. Będzie 25, no to będzie. Dobra, bo jest 36 minut, więc trzeba raz dwa to wysypać. A przejadę się po polem. A wtedy będzie pod miniaturkę wtedy. Na pewno wszystkie masy, a nie, wszystkie masy nie wykupię, bo tego małego tutaj nie kupię. Bo ten mały nie będzie mi potrzebny. Ewentualnie go kupić tylko po to, żeby beczkę przywoził, zdjęcie beczkę, beczką jeździł po wodę, tak. Myślę, że też by była fajna robota dla niego. Tego małego Masaja 4 coś. To co tam ma 100 koników. Dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, zostawiajcie mi kanał, padajcie kanał. Padajcie kolejne filmy, trzymajcie się cieplutko, cześć. To był 17 odcinek z Hoyt Bellerona, widzimy się w kolejnym już za dwa dni, więc na razie trzymajcie się, cześć. 38 minut? Tak, na razie.